Hej, z tej strony Chrząszcz, jest ze mną Mere. Hej. I dawno się nie słyszeliśmy. Jest nam głupio. Troszkę. Bardzo. Ale jako temat taki dość przyjemny do słuchania po takiej dłuższej przerwie wybraliśmy gry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o grach. Dlatego, że nawet jeżeli chodzi o obecną sytuację, wszyscy siedzimy w domu i większość z nas w coś gra. No właśnie. Nawet jeżeli są to Simsy, albo nie, albo klocki, albo kulki, cokolwiek, to dużo z nas gra, więc wybraliśmy ten temat, żeby Wam trochę opowiedzieć o naszej historii grania, o tym, co lubimy najbardziej i o tym, czy jakoś to się wiąże z naszym życiem. No w pewien sposób tak. Może zaczniemy od tego, powiemy, jak to się zaczęło u nas z grami. Może ja zacznę. Dawaj. U mnie w sumie gry zawsze były, odkąd pamiętam, zawsze był komputer, aczkolwiek pamiętam czasy na estradę. Good old times. Tak, i zawsze były jakieś to gry, czy to Zapper, czy to Bounce, taka stara gra, w której się balansowało kulką i przechodziło kolejne poziomy. W ogóle w Zappera bym zagrał, to była świetna gra, chodziłaś takim świerszczem i przechodziłaś kolejne poziomy i w ogóle super w ogóle. Bardzo pamiętam czasy starego Harry'ego Pottera. Gier. Jezu, tak, ja też kamień uwielbiałam. Kamień filozoficzny. Moja ulubiona. Tak, jak najbardziej. Tak samo pamiętam czasy starego dobrego PS2, na którym się grało w grę. Pamiętam do tej pory Złoty Kompas. Była taka gra i bardzo dobrze mi się w nią grało. Przypuszczam, że jakbym teraz do niej usiadł, to i tak by mi się tak dobrze grało, jak mi się grało wtedy. Pewnie tak. No i u mnie zawsze te gry były. Jakoś tak. Natomiast chcę wpleść taką śmieszną historię odnośnie gier z mojego życia. Jak to się zaczęło u mnie z Minecraftem? Bo Minecraft u mnie w sumie nie był jakoś popularny. Popularny, może tak. Podstawówce. To była podstawówka. Tak, to była jeszcze podstawówka. I proszę ja ciebie, kiedyś przyszedłem do mojej przyjaciółki, najlepszej. Z czasów dzieciństwa. No i tak patrzę, gra w jakąś grę z jej kuzynami, czy kimś tam. I mówię, co to za gra, super i w ogóle wow, nie? Oni akurat wtedy w jakichś kopalniach byli, czy coś takiego, nie? Mam takie flashbacki przed oczami. No i ona mówi, że ta gra nazywa się Minecraft, a ja powiedziałem, ta, jasne, Minecraft. Gorszej, głupszej nazwy się nie dało wymyślić i myślisz, że ja w to uwierzę. I wyszedłem. Tak, he left. Tak właśnie oburzony wyszedłem z domu. Przyszedłem, no i zacząłem szukać tego Minecrafta i no i okazało się, że Minecraft to naprawdę jest Minecraft. I jak popadłem, Jezus Maria, jak ja w tą grę popadłem, jak ja pamiętam, jak wgrałem w nią po prostu na malutkim netbooku 10 cali, na najmniejszych detalach po prostu. Tworzyłem swoje klockowe domki. No piękne czasy, no generalnie piękne czasy. To jeszcze były czasy, kiedy był JJ Joker, nie wiem czy kojarzy no, JJ. Oczywiście każdy kojarzy JJ Jokera. To były czasy JJ Jokera, Machinim z polskich Machinim z Minecrafta. No to były takie wczesne czasy polskiej YouTube'owej sceny gamingowej. No, ja za to całe życie śmiałam się z Minecrafta i mówiłam, że to gra dla upośledzonych umysłowo. I śmiałam się tak bardzo, bardzo długo, bardzo, bardzo, bardzo długo, dopóki rok temu, niecały rok temu zaczęłam się śmiać, że he, 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 ale by było śmiesznie zagrać w Minecrafta. No i tak przegraliśmy pół roku. No jakoś tak zleciało. Trzeba w ogóle wrócić z powrotem do grania, bo odkąd przyjechałaś to... Nie graliśmy ani razu, aczkolwiek cały czas coś gramy razem, no ale Minecraft i Terraria też zeszły na dalszy plan. No i powiedz mi, jak to u ciebie było z grami? Skąd to się wzięło? No było tak, że ja miałam
podrabianego Pegasusa w ogóle. Oho. Podrabianego Pegasusa. Moja kuzynka miała oryginalnego, ja zawsze chodziłam grać w Mario i po prostu wow. Ale ja miałam jakiegoś podrabianego z chińskiego bazaru czy coś takiego, ale działały gry? Działały. No i moja siostra dostała kiedyś takiego na urodziny, wyglądał dosyć komicznie. Ja nie wiedziałam w sumie, no co, wkładasz taką kasetę i niby se grasz. No. I najlepsze jest to, że od kilku dni mam w głowie melodyjkę z jednej z tych gier. Nie? I siedzę sobie, myję zęby i mam tą, w głowie tą melodyjkę już od kilku dni i nie mam dawno tej konsoli, ona dawno temu, milion lat temu zginęła w czeluściach, ale cały czas mam tą melodyjkę i cały czas mam dużo wspomnień. Kiedyś w Boże Narodzenie udało mi się, bo to muszę powiedzieć dla młodszych słuchaczy, że to były czasy, kiedy w grze nie było zapisów. No i byłam w tej grze, z której melodyjkę mam w głowie. Byłam już na jakimś super, hiper, mega zaawansowanym poziomie i moja mama mówiła, że mam przestać, mam skończyć, bo idziemy do babci na Wigilię. Ja powiedziałam, nie mogę, bo nie mogę zapauzować tej gry. No i tak było, to pamiętam. Lata później mój tata pożyczył... Generalnie moi rodzice nie lubili, jak się grało w gry, więc to nie był jakiś temat u mnie za bardzo rozwijany. Też żadna z nas, ani ja, ani moja siostra jakoś nie mówiła, o super, chcę komputer. Nie było komputera, to nie było komputera. Mm-hmm. No jeździłam grać w GTA do mojej koleżanki. Okay. GTA 3. Nie, w GTA 2, przepraszam, w GTA 2. No, ale potem mój tata pożyczył od swojego znajomego PlayStation 2 na ferie. No, bo jego dzieci wyjeżdżały na ferie i nie było mu potrzebne. Mm-hmm. I mój tata powiedział, dobra, daj, nie? Mm-hmm. Niech ma. Niech ma. Ludzie kochani, Crash Bandicoot. O Boże, tyle godzin, tyle lat, tyle smutków, tyle szczęść. I najlepsze jest to, że moja mama też się wciągnęła. Wychodzę kiedyś z pokoju w nocy, bo się przebudziłam, a mamusia pyka w krasza przed telewizorem. I ja naprawdę? Tak, i ja mówię, co tu się dzieje w ogóle? No, no ładnie. Tak, więc Crash Bandicoot jest w naszej pamięci bardzo ostro. Aczkolwiek nie posiadam tej zremasterowanej wersji, i nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Czy ja wiem, może kiedyś będzie na promocji, to kupimy. Jeżeli chodzi o grające mamy, moja mama też dużo grała w Harry'ego Pottera. Moja mama nienawidziła Harry'ego Pottera, dlatego że te zaklęcia jej chodziły non-stop. Chodziła za mną i mówiła, jeszcze raz usłyszę Alohomora, to kogoś zabiję. O. Więc tak było. A u mojej mamy wyglądało to tak, że jak przychodził moment walki chyba w więźnia z kabanu, moment walki z dementorami, to ja wychodziłem, bo nie byłem w stanie patrzeć na to, jak moja mama pokonuje dementory. Ja się bałam w pierwszej części, ja się bałam tego rozdziału w bibliotece z Filczem i panią Nori. Jezus Maria, jak ja się tego bałam. I po prostu, moja siostra była młodsza, znaczy jest młodsza, ja jej mówię, i weź to przejdź, ja tego nie przejdę, on jest taki przerażający. Tak miałam, dokładnie tak z miałam. Z takich starych gier, do których mam niesamowity sentyment, to jeszcze jest Shrek. Chyba Shrek. Nie grałam w Shreka, ale grałam Shrek w Kubusia Puchatka i to było zarąbiste. Nie grałem w Kubusia Puchatka, niestety. Bardzo dużo grałem w Zootycona, tego starego. Natomiast taką grą, która w sumie od zawsze w moim takim świecie gamingowym była, są Simsy. Ja do Simsów dwójki pałam niesamowitą miłością. Pamiętam, mamy całą półkę Simsów tutaj. No tak, aczkolwiek chciałbym mieć więcej. Chciałbym mieć w ogóle całą kolekcję wszystkich dodatków do The Sims 2. Mimo, że mam pełną wersję na Originie, to i tak chciałbym mieć wersję pudełkowe, bo ale może kiedyś się to marzenie spełni. Natomiast właśnie Simsy zawsze u mnie były w serduszku. Pamiętam, chodziłem na angielski i koleżanka kiedyś tam opowiadała drugiej koleżance, że coś tam robi, coś tam. Ja pytam, ale o czym ty mówisz? Nie o jakiej grze? Ona mówi, a Simsy. No i pożyczyła mi, słuchaj, to były Simsy, historie z życia wzięte. Ja wtedy nie wiedziałem w ogóle, jak wyprowadzić Sima z domu, ani nic takiego.
Natomiast bawiłem się niesamowicie i do tej pory mam bardzo miłe wspomnienia siedzenia zimą w moim pokoju, bo ja miałem biurko i siedząc przy biurku, jakby patrząc na lewo, miałem balkon, widziałem całe to zaśnieżony krajobraz i siedziałem sobie spokojnie w domku i grałem sobie w Simsy 2 z dodatkiem 4 pory roku i budowałem domy, bo dostałem na gwiazdkę dodatek IKEA urządza dom. Nie wiedziałam nawet, że taki jest był. Jest taki dodatek do 2 i dlatego tak dobrze znam podstawową bibliotekę IKEA. Wow. Ja po prostu potrafię iść do IKEA i powiedzieć, o, to jest stare, to jest stare, to jest stare, to jest stare. Nie na takiej zasadzie. No, a ja jestem z pokolenia Simsów 1. No i u mnie było tak, że moja siostra dostała kiedyś na urodzinę, bo generalnie moja siostra dostała kompa na komunię. Ja nie miałam kompa. Moja siostra dostała na komunię kompa i stał w kuchni i był narzędziem, o które wszyscy się bili. Mm-hmm. No i dostała na jakąś tam okazję Simsy. No i po cichym takim małym podglądaniu moi rodzice stwierdzili, że Simsy nie są dla dzieci. No, biorąc pod uwagę, że można tam człowieka spalić. Ale to nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, że jak się kąpią, to są nago i mogą iść do łóżka. O nie. I moja mama powiedziała, że nie pozwala nam grać w Simsy. A one były tak kwadratowe. A ja byłam jak... Cenzura jest nałożona. Mamo, ale wszyscy grają w Simsy. A moja mama zrobiła tekst z mema. Wy nie jesteście wszyscy. No, więc tak było. Aczkolwiek później Simsy 2 weszły, no to już mówię, kobieto, weź się uspokój. Ja też byłam starsza. Mówię, weź, wyjdź, nie? No, więc grało kilka się kilka lat trochę... później Mary jest biologiem. Tak, kilka lat później Mary jest biologiem, nie? Ale grałam też dosyć sporo w te Simsy i moim ulubionym kodem był Motherlode i budowałam bardzo piękne klockowe domy, tak jak do dzisiaj wszędzie, więc no, ale później, no grałam w Harry Pottery oczywiście, w Harry Pottery wszystkie. W Spyro? W Spyro nie grałam, dlatego chciałam kupić sobie na PlayStation. Wiesz, że nigdy nie grałem w Spyro ani w Crasha? I w czym my mamy problem, jak było nie Spyro mam... ostatnio na przecenie? Za 40 zł chyba był, nie? Czy nawet mniej. Nienawidzę życia teraz. A to jest, tam były wszystkie części chyba. Tak, bo ja to jest Reignited Trilogy. I pytałam się ostatnio, Kuba, kupujemy Spyro. Nie. No to było głupie z naszej strony. To było głupie z naszej strony. Trzeba zobaczyć, co tam ciekawego na promocjach. Jutro jak wypłata będzie. No chyba, że nie będzie. Ciężkie czasy. Tak. Ale ja... Bardzo dużo grałam w wyścigówki. No proszę. Bardzo dużo grałam w wyścigówki. Need for Speed Most Wanted. Nie aż takie. Ja grałam w WRC, w tą całą serię WRC. Pamiętam. Dlatego, tak. Że była taka jedna linia od WRC, która była narratyzowana. Miała narrację robioną przez Martynę Wojciechowską. Ona wtedy jeździła jako pilot w ogóle, więc była popularna w środowisku. I strasznie lubiłam w to grać. Jedziesz, a Martyna ci mówi, gdzie masz skręcać. I ja mówię, Boże, tak fajnie, omegy. No i ja grałam w to. Na PlayStation 2 grałam w Colin McRae, też tą serię. I miałam premierową edycję FIFA 05. Tej FIFA. To była pierwsza, jedyna i ostatnia FIFA w moim życiu. Dlatego, że po prostu stwierdziłam, że nawet jeżdżenie samochodem jest bardziej pasjonujące. A w piłkę i tak grałam. Fun fact, Mary bardzo dużo grała w piłkę. Tak. I była w tym dobra. Byłam bramkarzem. No. I wszyscy chłopacy chcieli mnie mieć w drużynie na WF-ie. Taka oto kobieta pracująca. Tak ja. Większość dzieciństwa spędziłem na PC-cie. Z PS-em 2 miałem do czynienia, jak się do znajomych jeździło. Natomiast pierwszą moją konsolą zobaczyłem, bo ciocia moja, siostra mamy, ma chłopaka, no i on bardzo dużo grał. No i kiedyś kupili Xboxa, tego oryginalnego, starego. No i ja po prostu, Boże, ile ja godzin spędziłem grając w Madagaskar. Ile ja godzin spędziłem grając w Need for Speed Most Wanted. No, mnóstwo. W ogóle Need for Speed... Undercover 2. Tam, Boże, kochany, ja do tej pory
Riders on the Storm, jak słyszę Riders on the Storm, to ja mam po prostu tą grę w głowie, nie? Bo to był główny jakby motyw. Team tej serii Undercovera dwójki. I w wyścigówki też dużo grałem. Natomiast pierwszym moim konsolą był właśnie Xbox oryginalny. Ja go dostałem, Boże, a on jeszcze był przerobiony. Hashtag piractwo. Ja też miałam przerobionego Xboxa 360. No. Na Xboxie bardzo dużo ograłem Drivera, trójeczkę. Bardzo dużo ograłem Metal Slug. I jakieś takie pomniejsze gry. Grałem w Halo w ogóle. Bardzo Halo mnie wciągnęło. W sumie nie wiem, czemu teraz nie gram w Halo, jak to jest całkiem dobra gra. No ale z takiego konsolowego świata to nie miałem tego za dużo. Miałem niby tego Xboxa, ale jakoś tak bardzo się tym nie interesowałem. Zawsze bardziej ten Minecraft, jakieś tam Simsy. No natomiast na chwilę obecną to wygląda zupełnie inaczej u nas w domu. Tak, zaraz wam o tym też opowiemy, ale jeszcze chciałam do swojego młodzieństwa wrócić, jak to wyglądało u mnie z konsolami. Ja generalnie grałam w co Bozia dała na komputerze, jaki miałam. No i z racji, że nie miałam dobrego kompa, i bardzo długo cierpiałam na brak dobrego kompa, postanowiłam kupić sobie Xboxa 360. Już wtedy nagrywałam na YouTube, więc stwierdziłam, kupuję Avermedię, kupuję Xboxa, co może pójść źle. No i nic nie szło źle, wszystko było super. Moja ulubiona seria, którą przeprowadziłam z Tomb Raidera, była full nagrana na Xboxie 360, więc jestem bardzo dumna z tej serii, uważam, że mi się bardzo udała. Szkoda, że już jej nigdzie nie można zobaczyć. A z którego Tomb Raidera to było? Z tego pierwszego nowego. 2012, tak, 13? Tak, 13, tak, z tego właśnie. Sorry za dźwięki nalewania napoju. No, i wtedy jeszcze miałam znajomych, więc, ale nie, to jest śmieszne, bo wtedy miałam znajomych, bo teraz moje życie wygląda tak, że ja jestem w domu i żyję w domu, a kiedyś miałam tak, że wpadali do mnie znajomi na gierki. No. To był czas studiów i to były piękne czasy, które już nigdy więcej nie wrócą. No, w każdym razie miałam sobie Xboxa 360, później miałam trochę lepszego kompa, więc grałam w trochę więcej rzeczy na kompie. A później ogłosili premierę Wiedźmina 3. And so it begins. And so it begins. Nie było mnie stać, żeby zupgrade'ować kompa do tego stopnia, żeby poszedł Wiedźmin. To była najbardziej zaawansowana technologicznie gra wtedy, na tamte czasy. Tak. Pamiętam, tak. To robiło niesamowitą To po formę. Prostu żarło wszystkie Wszystko. Zasoby, nie? To żarło je kilogramami. No i stwierdziłam, hej, a co jakby kupić PlayStation i poszłoby na nim wszystko? No. Więc kupiłam PlayStation 4 i stoi ona sobie koło nas teraz, bo mimo tych już 5 lat, bo 5 lat temu wyszedł Wiedźmin, prawie 6 lat, więc prawie tak długo ją mam i nadal działa. Odkurzyliśmy ją z Kubą porządnie, rozkręciliśmy. Tak, wyczyściliśmy z niej, jest na procesorze, tak, i ma się bardzo dobrze. I ma się bardzo dobrze i korzystam z niej i jestem bardzo zadowolona. Ale moje konsolowe życie trochę się powoli rozwijało i stwierdziłam, że skoro PlayStation jest takie super, to kupiłam sobie PlayStation Vita. Kupiłam sobie PlayStation Vita, byłam bardzo zajarana, miałam Uncharted na PlayStation Vita, w sensie Uncharted był jeden tytuł, był wiem, który wykorzystywał te wszystkie. Tak, który moim zdaniem w ogóle Vita jest strasznie docenioną konsolą. Jakby PlayStation wypuściło tą konsolę i oni bardzo chcieli iść w wersję cyfrowe gier. Natomiast dużo ludzi tak mówi, ja też tak uważam, że wtedy świat nie był zbytnio gotowy, bo to jeszcze były czasy, kiedy płyty i w ogóle. Instrukcje w grach. Instrukcje w grach, poradniki. Przecież ja mam Gothica 2, 1 z poradnikiem całym do obydwu gier w pudełku, więc w ogóle. Ale moim zdaniem Vita to jest bardzo dobry projekt, który nie do końca się udał. Zresztą chyba sama wiesz po sobie, bo sprzedałaś swoją Vitę. Sprzedałam swoją Vitę po tym, jak praktycznie w ogóle w nią nie grałam. Grałam w Little Big Planet, grałam trochę w ten Uncharted
i nie miałam nawet dużo gier i po prostu w ogóle mi ta konsola nie podeszła. Ja nie wiem, po prostu nie umiałam zrobić z niej pożytku. Mhm. Więc postanowiłam ją po prostu spieniężyć i tyle, nie? Ale później zaczęło się rozwijać mocno Nintendo i pamiętam, że byłam na targach gamingowych na PGA w Poznaniu. Pozdrawiam Edytę, pozdrawiam Płotkę. I wtedy po raz pierwszy grałam na Nintendo Switchu w nową Zeldę, bo to była premiera Zeldy. Tak. Czekałam w kolejce do Switcha. Tak. Czekałam w takiej kolejce do Switcha. Myślałam, że się zesram, ale doczekałam się. Przez 15 minut grałam w Zelda Breath of the Wild. Mm-hmm. I od tamtej chwili mówię, ja to wbiorę pod pachę i wychodzę. To jest moje, ja wychodzę. Trochę musiałam popracować, trochę musiałam się postarać. No i pewnego dnia mogłam zamówić swoje Nintendo Switch. Teraz, jeżeli kojarzycie, my z Kubą sporo streamujemy i są to głównie rzeczy właśnie z Nintendo Switch. Gramy w Animal Crossing, ale Animal Crossing to jest rzecz, o której zaraz powiemy. Animal Crossing to jest w ogóle, zanim przejdziemy do tego, to powiem tylko, że 5 milionów kopii się sprzedało. Bo tak. Ta gra idealnie, znaczy szczęście, nieszczęście, wstrzeliła się w moment, kiedy weszła kwarantanna i po prostu ludzie oszaleli. Mm-hmm. A zanim jeszcze do tego przejdziemy, chcę dodać, pomyliłem się, Xbox nie był moją pierwszą konsolą. Moją pierwszą konsolą było PSP. Miałeś PSP. Boże kochany, jak ja tą konsolę uwielbiałem, pamiętam moja mama, to jeszcze były czasy Allegro, to jeszcze były czasy, kiedy zakupy przez internet to tak okej, okay, ale nie bardzo, jakby może coś pójść nie tak. Moja mama licytowała tą konsolę, uwaga, uwaga, licytowała ją, wtedy kup to była ogromna kwota, bo to było 700 zł. Wow. Na tamte czasy to było, no, jak ja byłem w podstawówce, to kiedy to było? Dawno. To były niesamowite pieniądze. Boże, ile szczęścia. Pierwszą grą, bo jak w ogóle przyszła ta konsola, mama potem obudziła mnie następnego dnia i słuchaj, nie spałam całą noc, ale wylicytowałem ci tą konsolę, nie? Będzie tam za parę dni. Po prostu ja nie wiedziałem, co się dzieje. I pierwszymi dwoma tytułami był Medieval? Medieval? Tak się to wymawia? Mm-hmm, Medieval. Medieval. Ten zremasterowany, nie pamiętam jak on się nazywał, na właśnie PSP. Bardzo dużo czasu spędziłem w tej grze. Boże kochany. Need for Speed i Secret Agent Clank. Secret Agent Clank. Ja prawie tę grę skończyłem. No po prostu niesamowita radość. Ja tę konsolę brałem ze sobą wszędzie. Tu, tam, gdzie tylko bądź. Po czym zakochałem się w serii Invisimals. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, nie kojarzę. Invisimals to była taka gra, to się kupowało, jak kupowałeś tą grę, to razem kupowałeś z kamerką do PSP. Wow. I to polegało na tym, to były takie Pokémony. Miałaś kartę, na tej karcie walczyłaś z innymi, zdobywałaś kolejne, levelowałaś je, mogłaś tam, wiesz, pokazywać, bawić się z nimi, jakieś tam ruchy. No po prostu... Nie wiem, jak długo grałem w tą grę, natomiast pamiętam, to była taka super secret akcja, bo powiedziałem mamie, że słuchaj, mamo, idę się z kimś tam spotkać na osiedlu, nie? Mieszkałem wtedy niedaleko Sosnowca i tak naprawdę pojechałem do Sosnowca, do Games for You, tam gdzie kupowałem ostatnio gry. No i kupiłem to Invisimals, nie? I wróciłem i mama taka, skąd ty masz tą grę? I takie, mamo, bo pojechałem do Sosnowca sam. Czemu mi nie powiedziałaś? Pojechałabym z tobą, coś tam. A fajna ta gra w ogóle? Słuchaj, no i ty masz to dobrze, że twoja mama pojechałaby z tobą. Moja mama do dzisiaj mi mówi, że powyżej 70 zł na grę to jest za dużo. Daj spokój. Ja z moją mamą pamiętam, jak wyszło Heavy Rain. Jak wyszedł Heavy Rain. To oglądałem... Press X to Jason. Tak, Press X to Jason pamiętamy. Ja wtedy byłem bardzo tak, na YouTubie dużo siedziałem. No i jako, że oglądałem Madzie, oglądałem tam Wojtka i tak dalej, wszystkich, no to też oglądałem Niezapominajkę, Anię. Wiem, wiem. No i sytuacja wyglądała tak, że oglądałem sobie u niej serię właśnie z Heavy Raina. No i kiedyś moja mama przyszła i co to za gra i w ogóle. Moja mama ze mną oglądała, słuchaj, serię z Minecrafta u Magdy. Moja mama oglądała Simsy u Młotki. I moja mama, jak zobaczyła Heavy Raina,
No i pyta, co to gra. Ja mówię, że taka i taka. Ona mówi, dobra, od początku. Obejrzała z mną całą serię od deski do deski u Niezapominajki z Heavy Raina. My siedzieliśmy i czekaliśmy tylko na kolejne odcinki. Mm-hmm. Jak się pokazywaliśmy, to siedzieliśmy, oglądaliśmy. No i kiedyś obiecałem mamie, słuchaj, kiedyś kupię konsolę, PS3, kupię tą grę i zagrasz. Trochę minęło, ale kupiłem tę konsolę i jak się moja mama wciągnęła, jak się moja mama po prostu wciągnęła, nauczyła się grać z powrotem w gry i w ogóle grać na padzie, największe jej szczęście na twarzy było w momencie, kiedy mogła, bo kontroler do trójki ma ten, wiesz, czujnik ruchu. I tam w pewnym momencie trzeba było tym padem machnąć, żeby komuś przywalić i złamać nos. Moja mama to zrobiła. Szczęście na jej twarzy i radość to było po prostu niesamowite, nie? Jak ja to zobaczyłem, to mówię, mamo, proszę, co z tobą? Te pokłady agresji. I nie dało się mamy odciągnąć, słuchaj, od tego. Tak samo w Amnezję bardzo chciała ze mną grać. Zgrała zresztą trochę w Amnezję ze mną. Także no, moja mama zresztą, ona wie, kto to jest GLaDOS. Kiedyś nawet psu w pracy tak dała na imię. I wszyscy wiesz, co to za imię w ogóle, co to. Z gry Portal. Tak, dokładnie. I z gry Portal. No, moja mama i mój tata to w ogóle wyśmiewa się z gamingu. Moja mama nauczyła się, że gry akcji są spoko po tym, jak obejrzała. Ja grałam, ona oglądała całą trylogię Uncharted. Mm-hmm. Znaczy trylogię, czworologię w sumie, bo są cztery Unchartedy. Od deski do deski siedziała ze mną i przychodziła, gramy w Nate'a? Ja mówię, tak, gramy w Nate'a. Siedziałyśmy, miałyśmy czekoladę, chrupki i wszystko w ogóle, całego Uncharteda. I nie dziwię się, bo te gry są niesamowicie fascynujące i strasznie bym chciała, żebyś kiedyś zagrał w Uncharted. Po prostu... Z chęcią zagram. To są tak zarąbiste. Ja jestem mistrzem w Uncharted, nie? No, tak jak Wiedźmina. Tak samo jak Wiedźmina, to wiem. No, a jeżeli chodzi o to, to też zmusiłam ją do obejrzenia Wiedźmina z oboma dodatkami. Zmusiłam ją. Przez połowę podstawki spała. Potem ja powiedziałam jej, że nie ma tak dobrze, jedziemy nową grę plus. I już nową grę plus nie mogła spać, bo potem weszły dodatki, które musiała zrozumieć. I więc to ja wiem, że to jest najwyższy wysiłek z jej strony, poświęcić mi 200 godzin na Wiedźmina. No, no ale nic to, pośmiałyśmy się, było fajnie, ale jej ulubieńcem jest Nathan Drake i nie można tego zmienić w żaden sposób. No trochę się nie dziwię. No ja też nie. Dobra dupa z niego. No w sumie poza tak. tym, znaczy to, że dobra dupa z niego... na moim pierwszym kanale na YouTubie miałam kiedyś top 10 postaci męskich w grach i top 10 postaci kobiecych w grach. Jezus. Nathan Drake był na pierwszym miejscu. A kto był na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o kobitki? Nie Lara Croft. Demet. Nie wiem, nie pamiętam. Ja spodziewałem się Triss. Wtedy jeszcze nie było... Znaczy wtedy jeszcze Triss wyglądała jak 2 piksele. Aha. No. To zmienia postać. Chociaż... Ale była, Triss była na tej liście, tylko nie pamiętam, muszę która. Muszę powiedzieć, że Triss w Wiedźminie 1 ma bardzo pokaźny sprzęt do oddychania. Trójkątny i to jest... sprzęt do oddychania. But still, ma bardzo pokaźny sprzęt do oddychania i to jest trochę... No okej. Okay. O Trójce już nawet nie mówimy, bo tam po prostu, tam się wszystko dzieje. Tam się po prostu... wszystko dzieje. To tak patrzę. Tak się zobaczyłam na tamtej, która stoi, siedzi na fotelu, leży. No. No, więc czym, tak to... O czym byśmy mogli powiedzieć teraz? No cóż, czasy mamy takie, że praktycznie we wszystko możemy zagrać na telefonie. Mhm. Jeżeli chodzi o jakieś takie ciekawsze, nowsze gry. W ogóle a propos, jeszcze mi się przypomniało, bo jakiś czas temu, parę lat temu wyszło Animal Crossing Pocket Edition na telefon. Pocket Camp. I wtedy wszyscy zaczęli to sobie ściągać. A ja byłam jak, co to za gówno? Kto mi tu, co to jest w ogóle, nie? No. A potem zobaczyłam New Horizons. I potem byłam jak 20 marca, proszący piesek. No. Długo nie było czekać, bo chyba 3 dni po premierze kupiłaś, nie? No więc właśnie.
No, to jeżeli chodzi o konsole i mamy grające, to tak to wygląda. A propos jeszcze grania, moja mama grała w Left 4 Dead. Jej ulubioną bronią była zawsze patelnia. Zawsze. Także ja jestem pełen podziwu dla mojej mamy. No, ale dobrze, przejdźmy teraz do może bardziej czasów teraźniejszych. Mary, w co gramy na co dzień? To może niezbyt teraźniejsze, bo zarówno konsola, na której gramy, jak i gra, w którą gramy, nie jest zbyt nowa. Ale zaopatrzyliśmy się oboje w Nintendo DS. Ja wcześniej. Tak. Ja w ogóle u mnie, swoją drogą, Nintendo w Polsce nie jest popularne w ogóle. Nie. Nawet Switch to tak średnio. No. A przecież ja pamiętam, że było jakieś były reklamy gier i o, wychodzi też na Nintendo. Ale tak, kto w ogóle normalny ma Nintendo? W ogóle jakiś wynalazek z Chin? W ogóle po co komu Nintendo? Co to jest? To jest przecież w ogóle bardzo śmieszne, no to bo nic ja nie ma, nie? Zawsze odkąd pamiętam, gdzieś tam grałem na emulatorach w jakieś stare Pokémony, coś takiego. Ale żeby zainteresować się kiedykolwiek, nie wiem, Game Boyem albo Game Boyem Advance, cokolwiek, nie. I moment, w którym zainteresowałem się Nintendo, był wtedy, gdy bardzo chciałem grać w Pokémony, bo moja przygoda z Pokémonami zaczęła się od Pokémon Go na telefonie, ale zawsze brakowało mi czegoś więcej. I tak pewnego dnia stwierdziłem, że chciałbym mieć konsolę i jakąś taką lepszą wersję tych Pokémonów. No i tak właśnie nabyłem drogą kupna mojego 3DS-a XL New z Pokémonami X, które bardzo lubię. Natomiast teraz odeszło to trochę na bok, na poczet Animal Crossing New Leaf. A Mary pozazdrościła. Bardzo. Co z tego, że mam Animal Crossing na Switchu? Ja streamuję Animal Crossing na Switchu, więc nie gram w nie tyle, ile bym chciała i wtedy, kiedy bym chciała. Więc zaopatrzyłam się w New Nintendo 2DS. 2DS od 3DS różni się tym, że nie ma widoku w trójwymiarze. Nie można włączyć 3D. Nie można włączyć 3D, ale dla kogoś z moim wzrokiem to chyba nawet dobrze. No i też w ciągu dnia gram w Animal Crossing New Leaf, a w ciągu wieczora i streama gram w Animal Crossing New Horizons. I jedyne, co na chwilę obecną mnie obchodzi, to ceny rzep. Hashtag kalaryb, hashtag rzepkiewek. Hashtag bitcoiny. Hashtag bitcoiny. Kryptowaluty. Tak. I gramy w to non-stop. A Kuba w ogóle chodzi z tą konsolą w nosie, w ogóle nie wiem. No ja od 30 marca mam jakieś, nie wiem, 90 godzin już. Ale też warto powiedzieć, co to w ogóle jest za gra, bo pewnie bardzo duża część słuchaczy nie wie, co to za gra. A teraz, jeżeli się rozejrzeć gdzieś po internecie, to wszyscy w to grają. Wszyscy. Dlaczego i gdzie jest fenomen? Wiecie co? To jest bardzo proste. Znaczy, każda część Animal Crossing, bo ich parę było. Oryginalnie nazywa się to Dupsu no Mori, bodajże. Tak, Dupsu no Mori to się nazywa z japońskiego, bo ta gra na początku wyszła w Japonii. Potem w ogóle podbiła Amerykę i tak dalej, Europę. I w każdej części trochę ta rozgrywka wygląda inaczej, ale generalnie motyw jest taki, że mamy tam swoje miasto / wyspę, jesteśmy mieszkańcem / burmistrzem i najzwyczajniej w świecie rozbudowujemy to wszystko. Zbieramy pieniądze, wyjeżdżamy na wyspy, łowić tropikalne zwierzęta, owoce, odwiedzamy innych graczy, układamy sobie w mieście tak jak chcemy, ubieramy swoją postać, zmieniamy jej włosy, rozmawiamy z mieszkańcami innymi, którzy są w naszym mieście, robimy dla nich zadania, przynosimy im coś, zanosimy im coś. Generalnie pomijam fakt, że każda z tych postaci ma swoje backstory i każdą swoją osobowość. I to jest śmieszne, bo mamy sobie współmieszkańców, z których każdy lubi coś innego, robi coś innego. Tak, każdy ma inny charakter, każdy ma inną osobowość. Są
mrożące krew w żyłach, dosłownie teorie tak. i w ogóle historie niektórych postaci ze świata Animal Crossing. Umówmy się, że to jest gra dla dzieci powyżej 3 roku życia. Tak, a reklamuje Nintendo. Tak, a wychodzą tam takie czasami dobre jazdy. Jeżeli chcecie trochę z tego, to sobie bardzo polecam zapoznać historię sióstr Abel. Ale... Abel Sisters to jest, no myślę, że nadawałoby się na jakąś opowieść kryminalną. Tak, gdyby tak, to się tak. działo w jakiejś grze horror, coś to no. jak najbardziej. Ale też warto wspomnieć, że Animal Crossing genialnie wpasowało się w sytuację społeczną. Tak. Wszyscy siedzimy zamknięci w domu i chcemy mieć namiastkę życia. Są non-stop promocje na Simsy i jest non-stop granie w Animal Crossing, bo to daje ludziom namiastkę Czegokolwiek. Więc to jest częściowe wyjaśnienie fenomenu. Drugą sprawą jest to, że te gry naprawdę są strasznie przyjemne. I nawet jeżeli czasami mechanika jest wkurzająca, to w ogólnym rozrachunku po prostu bardzo fajnie spędza się czas. Tak, ja niejednokrotnie narzekam na prostą rzecz. Chociażby to, że jak zbieramy owoce, to one się nie zbierają jakby w jeden koszyk, tylko trzeba po kolei wejść w ekwipunek i połączyć je od 1 w jedną do 9. Kubkę. To jest strasznie denerwujące. W New Horizons tak nie ma, w New Leafie tak jest. Ale na dowód tego, że ta gra cały czas żyje, New Leaf oczywiście, bo to jest gra z 2016 roku. Tak. Chyba z połowy mniej więcej. W New Leafie można sobie popłynąć na wyspę i można albo popłynąć sobie samemu, jakby na singlu, albo można wybrać tryb multiplayer. I wybieramy albo swój kraj, albo wszystkie inne kraje. Mhm. Rzuca nas na losową wyspę. Ja tak kiedyś poszedłem z Dupa France z ciekawości. Mówię, nie no, na pewno nikogo nie spotkam. Wszyscy albo grają w New Horizons, albo już nikt nie gra w tą grę. Jak za każdym razem, jak płynę na wyspę i wybieram ten tryb online, to zawsze kogoś spotkam. Ba, często spotykam polskich graczy, którzy dalej w tym siedzą i normalnie z nimi można porozmawiać, bo jest czat pisany. I to jest niesamowite, że gra z 2016 roku w roku 2020 dalej po pierwsze ma aktywne serwery, mm-hmm. po drugie dalej można tam kogoś spotkać. To jest może taka mała rzecz, ale myślę, że w dobie dzisiejszych czasów i tego, jak szybko gry się starzeją, sprzęt się starzeje i wszystko. Sprzęt się starzeje w oczach tak naprawdę, nie? Bo to jest straszne, mhm. a mimo wszystko serwery tej gry i innych również gier na właśnie konsolę DS naprawdę cały czas się trzymają i pomijając to jest już bardzo fakt, fajne. Że sklep jest cały czas aktywny i co chwilę tam się pojawiają jakieś nowe indie gierki, jakieś promocje są, a ta konsola nie jest droga, bo tą konsolę można kupić za 400-500 zł, znaczy droga, niedroga, subiektywnie dla każdego to jest inna kwota. Ale ogólnie za naprawdę dużo czasu, jak ile można spędzić, to wydać 600 zł na to, żeby mieć konsolę i grę za tą cenę i spędzić w tej grze no, niesamowitą ilość czasu, bo można robić naprawdę bardzo dużo. Różne scenariusze można sobie obrać. Poznawanie tego świata gry, czytanie tej Wikipedii, jak najlepiej coś zrobić albo jak czegoś nie robić. No mnóstwo tego jest. To jest po prostu gra rozbudowana tak niczym uniwersum Wiedźmina. Ja nie boję się powiedzieć tych słów, jeżeli ktoś nas słucha i jest zło, Wiedźmin w ogóle. Nie boję się tego powiedzieć, bo to jest naprawdę ogromny świat i naprawdę mnóstwo. Sam fakt tego, że codziennie w tej grze jakiś inny mieszkaniec ma urodziny. Tak, to prawda. Jakieś pytania? No, ale co chciałam wspomnieć, bo jest też nawet wśród naszych słuchaczy na pewno taka grupa osób, którzy mówią, gry dla dzieci, czy marnujesz czas, pieniądze, dom, załóż rodzinę, dzieci rodzić. Tak, znam takie osoby. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Po co odbierać sobie jakąś rozrywkę z życia, jak nie trzeba sobie odbierać rozrywki z życia. Proste. Szczególnie, że w dobie dzisiejszych czasów to co mamy robić? No, a powiedzenie w gry grają tylko dzieci. Większość gier jest powyżej 18 roku życia. PEGI 18. Spójrzmy na to, jak wygląda scena gamingowa polska, zagraniczna, to znaczy wiadomo, są kanały, gdzie ludzie grają w Fortnite, ale Fortnite to nie jest gra,
Przynajmniej dla mnie to jest maszynka do robienia pieniędzy. Tak, ale słuchajcie, wszystko jest dla ludzi, tylko z umiarem. Pamiętajcie, czasami warto dać sobie troszeczkę na luz i porobić coś fajnego. Pomijam fakt, że jest bardzo dużo gier edukacyjnych. Nawet gra na PlayStation, wiedza to potęga. Ta gra jest genialna i musimy sobie kiedyś zagrać. Okay. Jedynym morałem na koniec dzisiejszego podcastu jest to, że czasami warto dać sobie na luz. Dziękuję. Byłam z wami ja, Mere, i ze mną był Chrząszczu. Byłem. Obiecujemy, że już nie znikniemy na tak długo. No, wstyd mi bardzo. To było spowodowane kilkoma czynnikami, ale... Tylko no, winny się tłumaczy. Tylko przepraszamy. Winny się tłumaczy, niech rzuci kamieniem pierwszy i tak dalej. Do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.